Sponsorem audycji jest Gomar Pińczów, producent naturalnych dżemów i syropów owocowych. Sponsorem audycji jest Invex Remedis, suplement diety, krzem z borem. Wchodzimy od zakrystii i od razu z marszu pokazuję Ci ołtarz, główny ołtarz, który został w ciągu prawie 2 lat odrestaurowany przez Jakuba i przez Ros. Oni oboje restaurowali ten ołtarz, robili przemalowania, oczywiście konserwowali drewno, zabezpieczali. Było wszystko rozebrane na kawałki i potem składane. Dużo brakujących części, dużo brakujących detali zostały odtworzone. Oczywiście wszystko jest pokryte 24-karatowym złotem według najstarszych receptur, jakie można sobie wyobrazić. Kościół wybudowali Polacy, wybudowali polscy emigranci, oczywiście zmartwychwstańcy. Mówię cały czas o zgromadzeniu ojców zmartwychwstańców, którzy tą parafią zawiadują już 150 lat. 150-lecie obchodzimy w tym roku. Teraz muszę się pochwalić. To, co tu widzisz, to jest communion railing, czyli balaski, które też wykonałem sam, własnymi rękami od początku. Oczywiście musiałem nawiązać stylistycznie do wystroju całego kościoła. Ten wystrój jest z lat 30., z czasów Wielkiej Wystawy Światowej. Teraz zobacz, jak to pięknie działa. Te balaski się tutaj otwierają w ten sposób, że one są tutaj, to się tu zamyka pięknie, o, i wtedy mamy otwarte wejście. Wszystko jest zrobione z dębu, ciężkie, bardzo ciężkie. Ja je całe montowałem na górze, na strychu były montowane na linii wyciągniętej. Uważam, że jest to najpiękniejszy kościół w archidiecezji chicagowskiej i w samym mieście Chicago. Ma fantastyczną akustykę, ma przepiękny wystrój, piękne witraże, piękne wnętrze, są przepiękne organy o cudownym brzmieniu. No i zobacz żyrandole od Tiffany'ego. To wszystko jest jeszcze w trakcie i konserwacji, i adaptacji do współczesnych wymogów, wiesz, gabarytów, do siedzenia, do odprawiania mszy. Także to jest miejsce, które cały czas żyje. Uważam, że to jest całe moje amerykańskie życie. To, co dokonałem w tym kraju, zaczynając od 91 roku do dnia dzisiejszego, cyklicznie jakby wykonuję jakieś projekty, kolejne nowe pomysły. Tak jak widziałeś na górze, chrzcielnica się w tej chwili produkuje, ale za chwilę zobaczymy i monstrancję, i figurę Marii Teresy Dudzik, i jeszcze mamy w planach, wiesz, figurę Jana Pawła II, który po prostu czeka jakby w kolejce na swój dobry moment, ponieważ nie możemy sobie pozwolić, żeby wszystko powstało szybko, natychmiast, już dzisiaj, bo to jest niemożliwe po prostu. Jeżeli jestem tutaj, pracuję tu w tej parafii, to oczywiście, że są to rzeźby sakralne, ale to nie są, wiesz, w tym rozumieniu nie jest to produkcja świętych figurek, tylko za każdym razem jest to rzecz oryginalna, niepowtarzalna. Weźmy na przykład, wiesz, posąg Marii Teresy Dudzik, który jest pierwszym posągiem, właściwie drugim przedstawieniem, ponieważ to pierwsze już filmowaliśmy, a to jest drugie przedstawienie i to jeszcze trwa, ponieważ proces beatyfikacyjny trwa, więc przedstawienie tej postaci jeszcze nie jest do końca określone, że akurat będzie tak wyglądać, a nie inaczej. Rzeźbienie rzeźb, figur związanych z Kościołem, z polskim Kościołem, z polską tradycją, powoduje, że ten temat jest cały czas niewyczerpany i ktoś może myśleć, że ja jestem po prostu jakiś, wiesz, człowiek, który jest strasznie pobożny i klęczący wręcz bez przerwy. Okazuje się, że jest tyle cudownych zamówień, tyle pięknych tematów do opowiedzenia, do rozwinięcia, że czasami się dziwię, że udaje mi się, że tak powiem, w ostatniej chwili coś dobrego wymyśleć, ale często przeżywam
przeżywam bardzo długie, wiesz, takie momenty takiej niepewności, kiedy no, dążę do tego, żeby pokazać coś do końca perfekt i wspaniale, i pochłania mi to całe moje życie. Chodźmy tutaj. Bo ona ma polichromię, wiesz, zrobioną do światła górnego, ale niestety już musiałbym Krystynę wołać, żeby mi zrobiła to. Figura Marii Teresy Dudzik. Maria Teresa Dudzik, założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek imienia świętej Kunegundy, powtarzam to już któryś raz. Oczywiście w habicie, bo tamta była jeszcze w stroju cywilnym. Tutaj ma już franciszkański habit, różaniec, krzyżyk z epoki. Udało nam się znaleźć, te rekwizyty po prostu były w depozycie i trzeba było je po prostu zdecydować, że użyjemy na przykład naturalny, prawdziwy różaniec i prawdziwy krzyżyk. Do tej figury. Figura jest w drzewie lipowym, polichromia oczywiście, kolory, napis Matka Maria Teresa Dudzik. Ja ją rzeźbiłem z małego modelu, z trójki tak zwanej, czyli trzy razy powiększałem model jakby, co mi pozwoliło, wiesz, dosyć swobodnie interpretować, wiesz, układ szat. To się tak mówi, wiesz, habit. To trzeba też umiejętnie wyrzeźbić, żeby tam było wrażenie, że ubrany w habit jest osoba żyjąca, żywa postać. Mimo że jest taka statyczna, ale to o tym by trzeba dłużej opowiadać, kim była Maria Teresa. Była bardzo skromną osobą. Widać to, co trwało 3 lata. Praca nad monstrancją trwała 3 lata. Najpierw był model. Przez rok robiliśmy sam model. Potem było klejenie drewna, sklejanie, budowanie, ustawianie, wiesz, tych postaci w proporcjach, w pochyleniach. Cały warsztat rzeźbiarski, całe moje doświadczenie wyniesione z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych poszło właśnie w ten projekt. To jest, powiem, projekt mojego życia. Nie wiem, czy uda mi się powtórzyć podobny, wiesz, jakiś wyczyn. A w tej chwili przychodzę tu bardzo często, staję, klęczę, patrzę się, oglądam. Prawie 10 lat już minęło od poświęcenia tej monstrancji, bo poświęcenie było w 2008 roku. No i cóż, rzeźba żyje własnym życiem. To się tak mówi zawsze, rzeźbiarze tak mówią, że jak coś się dobrze wyrzeźbi, to ona żyje własnym życiem. Trochę kuriozalne jest to, że rzeźbienie trwało aż 3 lata. Tu na amerykańskie warunki to jest bardzo długo. Tu się wszystko bardzo szybko zawsze robi. Zaczyna się szybko, kończy się szybko. I czasami efekty są mierne po prostu. Także mnie się udało, że tak powiem, stanąć okoniem i bronić się przed szybkim jakby oddaniem tej rzeźby. Co widać, wiesz, no cóż można mówić, trzeba zobaczyć po prostu. Stanąć bliżej, zobaczyć, posiedzieć, dłużej popatrzeć, ponieważ ludzie nie umieją patrzeć długo. Ludzie patrzą na wszystko bardzo szybko, bardzo powierzchownie i trudno ich zmusić, nawet w teatrze, nawet w kinie, do jakiejś refleksji, wiesz. Także w tej chwili kościół jest otwarty 24 godziny na dobę i można obcować właśnie z tym wnętrzem, bo inaczej nie powiem, z tą atmosferą, która tutaj trwa po prostu. Przekracza się drzwi tej świątyni, bo tego słowa trzeba użyć, i ta przestrzeń tutaj już wystarczy do tego, żeby mieć różne przemyślenia na temat życia, na temat czasu, na temat przyjaźni, celu życia i w ogóle wartości rozmaitych, które nas czasami opuszczają. Sponsorem audycji jest Gomar Pińczów, producent naturalnych dżemów i syropów owocowych. Sponsorem audycji jest Invex Remedis, suplement diety, krzem z borem. Sponsorem audycji jest Gold Drop, producent środków czyszczących. Sponsorem audycji jest grupa Efremtit NO, gwarantująca rozliczenia podatkowe na najwyższym poziomie, działająca w oparciu o innowacyjny i komfortowy w obsłudze program do księgowości internetowej w Norwegii.